Opowiadałam Państwu o nietypowych obchodach 50. urodzin Witkacego, w których brała udział asymetryczna dama. Minęło już półtora roku od ich pierwszego spotkania, powstało kilkanaście jej portretów i asymetryczna dama Eugenia Wyszomirska, zwana przez Witkacego Hanką, coraz bardziej oddalała się od swojego drobnomieszczańskiego życia w Częstochowie. Na jej drodze Pojawił się niejaki pan stopka. O istnieniu tajemniczego pana stopki dowiadujemy się z listu Witkacego napisanego do asymetrycznej damy na odwrocie rachunku otrzymanego właśnie przez artystę. Nie wiem jak państwa, ale mnie fascynują takie ciekawostki, które pozwalają zajrzeć w codzienność artysty. Jest to rachunek wystawiony przez znaną krakowską firmę, mieszczącą się w domu pod globusem na rogu basztowej i długiej. Prowadziła ją wspólnie z synami pani Regina Aleksandrowicz, natomiast jej córka Róża zajmowała się działem przyborów malarskich i reprodukcji artystycznych. Notabene firma ta miała oddział m.in. w Katowicach przy ulicy Piłsudskiego 4, dziś Warszawska. Rachunek zaadresowano pięknym kaligraficznym pismem. Wielmożny Pan, S.I. Witkiewicz, Dom Witkiewiczów, Zakopane, Antałówka. Artysta zakupił 20 arkuszy papieru Tizjan po 45 groszy, Dwa pastele z serii A po 30 groszy, cztery pastele z serii C po 55 groszy oraz dwie gumy po 65 groszy. Razem z dostawą zapłacił 15 zł i 50 groszy. Szkoda, że na rachunku nie uwzględniono zamawianych kolorów papieru i pasteli. Byłaby to cenna informacja dla badaczy. Nieco światła na zamówienie rzuca dopisek u dołu rachunku. PS. Papieru szarofioletowego nie mamy. Pastela chrom, ton pierwszy, jest w kolorze pomarańczowym. I poniżej dano próbkę koloru. Widać, były jakieś niejasności w zamówieniu. I właśnie na odwrocie tego rachunku, Witkacy postanowił napisać list do asymetrycznej damy. Szanowna i droga pani, donoszę, że w poniedziałek 1 kwietnia Rysuję przed południem do obiadu i nie mogę iść na wycieczkę, chyba że o wpół do drugiej. Proponuję raczej, aby pani przyszła do mnie jutro po południu. Będę czekał do piątej, a jeśli nie, we wtorek koło dwunastej. Umówimy się wtedy co do dalszego programu. Łączę wyrazy szacunku i sympatii. Witkacy. PS. Ciekawy jestem, jak się pani podobał ostatni portret pana stopki. Jak Państwo widzicie, nazwisko portretowanego zostało przez adresatkę listu dosyć dokładnie zamazane. Uprzedzając fakty, muszę zatem powiedzieć, że ten rozpoczynający się właśnie romans nie wytrzymał próby czasu. Stąd późniejsze wysiłki Eugenii na rzecz zatarcia jego śladów. Dlatego też początkowo o panu Stopce wiedzieliśmy bardzo niewiele, a poszukiwania utrudniało bardzo popularne w okolicach Zakopanego nazwisko. Ale jednak od słowa do słowa, od wspomnienia do wspomnienia, od dokumentu do dokumentu udało się co nieco ustalić. Przede wszystkim w dalszych listach Witkacego do Asymetrycznej w tym kontekście pojawia się imię Józef, bądź nawet Józio. 1 maja 1935 roku artysta pisał do żony Jadwigi Witkiewiczowej, między innymi Najdroższanineczko, dziękuję Ci za list. Tu dziś śnieg przesypał zielone łąki, szpinak ze śmietaną. Wczoraj asymetryczna dama z trenerem chcieli mnie w niepogodę wywlec na Kasperkowy. Twój Staś. Z kolei przyjaciel Witkacego Malarz i pisarz Rafał Malczewski, wspominając dawne zakopane w książce pod tytułem Pępek Świata, pisał, że wśród współpracowników wieloletniego naczelnika topru, wybitnego taternika Józefa Oppenheima, byli także nierozłączni przyjaciele: Cwany, Milas, Pijak i Obibok Józek Krzeptowski i o jasnych oczach i niedźwiedziej sile Józek Stopka. W archiwach Topru zachowała się informacja o dwóch ratownikach o tym nazwisku Józefie Stopce Starszym i jego synu Józefie Stopce Młodszym, który m.in. uczestniczył w słynnej wyprawie po ciało Birkenmajera na Galerię Gankową w kwietniu 1933 roku, a zatem dwa lata wcześniej od naszego listu. Na zdjęciu z archiwum Topr zrobionym podczas tej akcji Józek Stopka siedzi pierwszy z prawej. Posłuchajcie Państwo, jak o tej niebezpiecznej ekspedycji pisał Rafał Malczewski. Wyprawa po Birkenmajera i towarzysza o mało co nie kosztowała życia dwóch przyjaciół, Józka Krzeptowskiego i Józka Stopki, którzy na ochotnika poszli już po zwłoki jednego z turystów w ścianę galerii gankowej w zimie. Obaj Józki łudzili się, że może Birkenmajer jeszcze żyje, skoro udało się ściągnąć, wprawdzie ciężko rannego, ale żywego jego towarzysza. Dlatego jako najmłodsi z wyprawy, najbardziej obznajomieni z zimowymi warunkami, będąc obaj zawodnikami narciarskimi i przewodnikami, ofiarowali się na tę arcyniebezpieczną wyprawę. Dotarli wprawdzie do półki w Galerii Gankowej, ale znaleźli już tylko przymarznięte do skały i lodów zwłoki, które z narażeniem życia wśród niesłychanie ciężkich warunków, przy prawie iluzorycznej asekuracji ściągnęli na dół do poprackiego stawu. No ale zapytacie Państwo, gdzie w tym wszystkim witkacy. Otóż, mając w pamięci opis Rafała Malczewskiego oraz dwa niewyraźne zdjęcia z historii topru. Mogłam zaczynać poszukiwania portretu pana stopki wymienionego w liście do asymetrycznej. Wyobrażałam sobie, że musi to być mężczyzna szczupły, wysportowany, bez zarostu, ale za to z niezwykłym charakterem w spojrzeniu. Jak państwo dobrze wiecie, Witkacy wola umalować piękne kobiety. Więc Portretów młodych osiłków u niego niewiele. Ale spójrzcie, w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu znalazłam taki oto obraz. Narysowany został 27 lutego 1935 roku, zatem dwa tygodnie po opisywanych w poprzednim odcinku 50. urodzinach Witkacego. Namalowana na szarym papierze kompozycja przedstawia według opisowego tytułu Młodego mężczyznę na tle gór, jest on ubrany w ciemną marynarkę z jaskrawo żółtą koszulą i czerwonym krawatem, czy też apaszką. Widoczny jest także fragment czerwono-białego, pewnie ręcznie robionego wełnianego swetra. Twarz mężczyzny jest szczupła z mocno zaznaczonymi kośćmi policzkowymi, a kiedy przyjrzymy jej się z bliska, widzimy, że artysta wyraźnie dążył do podkreślenia jej ogorzałości pewnie od górskiego wiatru i mrozu, oraz jej kontrastu z jasno-niebieskimi oczami modela. A przypomnijmy, Rafał Malczewski pisał Józek Stopka o jasnych oczach i niedźwiedzie i sil. Charakterystyczny jest także wyraźny brązowo-czerwony pieprzyk między brwiami. Podobny portret pojawił się na aukcji w 2003 roku, ale niestety nie znajduje się w publicznych zbiorach więc mam tylko jego słabą reprodukcję, na podstawie której trudno ostatecznie wyrokować. Zwraca jednak uwagę zbieżna kompozycja, rysy mężczyzny i jego jasno-błękitne oczy, oraz pieprzyk między nimi. Zdziwienie może budzić fantazyjny talerz z owocami po prawej stronie, zazwyczaj zarezerwowany dla portretów dziecięcych. Czyżby artysta chciał nam zasugerować chłopiecą naiwność modela? Ten portret namalowany został 24 kwietnia 1936 roku, a kolejny, który pojawił się wśród aukcyjnych ofert, Witkacy narysował 1 sierpnia 1937 roku i również przedstawia podobnego mężczyznę o błękitnych oczach i z wyraźnym pieprzykiem. Czy to mógłby być Józef Stopka? Jak Państwo sądzicie? Niestety nie wiemy, czy pierwszy portret pana Stopki podobał się asymetrycznej damie. Ale najwyraźniej przyjacielskie stosunki między nimi rozwijały się w najlepsze, bo już następnego dnia po liście na rachunku, Witkacy wysłał do niej tak zwany ekonomiczny list. Pisał o nich pół roku wcześniej do swojej żony. Najdroższa, Nineczko, dziękuję za wiadomości. Wynalazłem cudowny sport. Przerabianie cudzych kartek do siebie, nie swoich, na kartki do innych. Niedawno kartki Gałuszki i Maciakowej posłałem Milikiewiczowej, a jej kartkę Albertim. Chodzi o to, aby jak najmniej przerobić. Listy też można chyba, ale mnie próbował. Zachowuje się więc cudze kartki. Wielka ekonomia, zamiast pięć minut pracuje się na taką kartkę pół godziny, ale co śmiechu, co zabawy, aż strach, czym to się skończy. Pierwszego dnia kwietnia 1935 roku, czyli w Prima Aprilis, Witkacy wypróbował możliwość przerobienia takiego listu, który otrzymał kilka dni wcześniej. Po lewej stronie u góry zaznaczył, że to właśnie tak zwany ekonomiczny list. A dalej swym ulubionym fioletowym atramentem wpisywał poprawki. Przeczytam Państwu, co z tego wyszło. Zakopane dnia 1 kwietnia 1935 roku. Wielce szanowna Pani, najserdeczniej dziękuję za dotąd miłe i cenne dowody pamięci o mnie. W perspektywie najbliższej mam wycieczkę. I cieszę się, że będę mógł zobaczyć panią jutro. Tu gwiazdka i strzałka w dół. O dziesiątej rano u mnie. Sprostowania żadnego nie otrzymałem i bardzo mi to również dziękuję. Łączę wyrazy głębokiego szacunku i serdecznie pozdrawiam. Witkacy. A w lewym dolnym rogu przy strzałce jednak wyjaśniający dopisek: wtorek. Bardzo panią proszę, jutro wcześnie, aby się porozumieć co do wycieczek. Nic nie wiemy o tych wspólnych wycieczkach, ale w naszych zbiorach zachowały się dwa kwietniowe portrety asymetrycznej damy. Jeden, zaskakująco słabszy, jakby znowu drętwy, a w kompozycji zbliżony do omawianego portretu stopki. Właściwie najciekawsze są jego sygnatury z dwiema datami. Po prawej stronie u dołu witkacy NP, NP, typ E plus B, czyli intuicyjno-realistyczny, a po środku data rok 1933 sierpień, co sugerowałoby jego powstanie jako jednego z pierwszych, tuż po nawiązaniu ich znajomości. Ale po lewej stronie czytamy zapisane jasno-niebieską kredką litery ZPNZM. N2, a niżej granatową, popr napad 13 kwietnia 1935, NP, NP, 2 i 1, /2 L. Jak możemy to rozszyfrować? NP to oczywiście brak alkoholu w czasie tworzenia. NP, 1, L to niepalenie papierosów od ponad dwóch lat. Napa. To określenie używane czasem przez Witka gdy malował coś z pamięci. N2, połączone z dwiema datami, mogłoby wtedy oznaczać, że to malowana z pamięci wersja numer 2 portretu z 1933 roku. Ale największa zagadka to ZPNZM. Pani Maria Krysiak, która przejmowała zbiory od modelki, i miała okazję się z nią jeszcze spotkać, Twierdziła, iż ten tajemniczy skrót oznacza zniszczony przez nieznośnie zazdrosnego mężczyznę. Tylko w takim razie którego niewiernego męża, z którym Eugenia właśnie się rozwodziła, czy może porywczego górala, który pewnie niejedno o Witkacym słyszał? Choć skrót ZPNZM może oznaczać również z pamięci na zamówienie modelki. A państwo, jaki macie pomysł? Pomóżcie i napiszcie swoje interpretacje w komentarzach. Co ciekawe, ten zagadkowy portret rysowany był w czasie dwutygodniowego pobytu żony Witkacego w Zakopanem. Może właśnie dlatego powstawał z pamięci. Tuż przed jej wyjazdem, Witkacy pisał kolejny list do asymetrycznej damy: Szanowna i droga pani. Ponieważ dziś byliśmy z moją żoną na pępku w kontratowej, ponad kamieniem, więc jutro wycieczka niemożliwa. Prosimy państwa z panem Stopką, nazwisko znowu zamazane, jeśli tylko pogoda możliwa o dziewiątej rano w poniedziałek. Proszę, aby pani koniecznie uwolniła się na dwie godziny we wtorek. Przyszła do mnie w pół do dwunastej na rozmowę istotną i jeden, ewentualnie dwa rysunki przed orgią. Ewentualnie zostałaby pani u mnie na obiedzie. Zacznę pić o 11 rano, aby wcześniej skończyć. Łączę wyrazy szacunku i sympatii. Witkacy. I dopisek wzdłuż prawego marginesu. Żona wyjeżdża w poniedziałek wieczór. Sprawdziłam kalendarz z 35 roku. Witkacy pisał w Wielką Sobotę. Że właśnie wrócił z długiej i męczącej wycieczki, i w niedzielę nie da rady iść na kolejną, ale już w poniedziałek i owszem. Za to we wtorek, jak tylko żona wyjedzie, chciałby rysować asymetryczną i rozmawiać istotnie. Zapewne nie o filozofii, czyżby więc o nowym związku modelki? Wiemy, że Witkacy nie wierzył w mieszane małżeństwa ceprów z góralami. Między innymi ostrzegał Mieczysława Rytarda, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, przed wiązaniem się z Heleną Rojówną. Notabene ich małżeństwo rozpadało się właśnie z Wielkim Hukiem. Czy ten oto, kolejny kwietniowy portret z naszych zbiorów, mógł powstać właśnie w czasie takiej wysoce emocjonującej rozmowy istotnej? Jeżeli tak. To artysta jednak nie zrealizował swej groźby o piciu od rana i był raczej w nastroju realistycznym, co zapisał w sygnaturze. Witkacy, typ B plus S, czyli według regulaminu firmy portretowej, realizm nieco złagodzony. 1935 rok, kwiecień, brak daty dziennej. NPNP. -NP. Modelka, co dosyć rzadkie u Witkacego, została ujęta w pełnym profilu. Zdaje się być zamyślona, jakby nieobecna duchem, może konfrontująca w myśli swą trudną przeszłość i niepewną przyszłość. Nagromadzenie falujących linii bluzki, włosów, podkreślone przez nietypowe tło, może w zamyśle potwierdzać rozchwianie emocjonalne modelki. To tło i ten profil nie dawały mi jednak spokoju. Gdzieś już je widziałam. Oto pochodzący z maja 1913 roku portret Jadwigi Janczewskiej pod tytułem Furia adormentata, uśpiona furia, namalowany zapewne po jakiejś kłótni z narzeczoną, która w lutym 1914 roku w końcu nie wytrzymała ciągłego napięcia. Wiecznej huśtawki nastrojów i popełniła samobójstwo. Eugenia Wyszomirska była do niej fizycznie bardzo podobna. Witkacy chciał widzieć w niej Jadwigę, a jednocześnie może próbował ostrzec w ten sposób. Po narysowaniu tego niezwykłego portretu, prawdopodobnie przez dłuższy czas już się nie spotkali. 10 maja Witkacy wyjechał nagle do Warszawy i Katowic, usprawiedliwiając się pisemnie. A son excellence, la dame asymétrique. Udało się zidentyfikować zamazany adres. Zakład fotograficzny Sabała, ulica Zamojskiego. I adres nadawcy. U państwa krachelskich, Zamkowa 17, Katowice, Śląsk Górny. Szanowna i droga pani, niestety wskutek telegramu wyjechałem nagle i nie mogłem pani pożegnać. Przykro mi, że nie z mojej winy. Rysunek pani nie doszedł do skutka. Ano, ano. Łączę wyrazy szacunku i sympatii. Nie czekając na jego powrót, 4 czerwca 1935 roku, Eugenia Sikorówna, sekundowo-wyszo-Mirska z Częstochowy, wstąpiła w swój drugi już związek małżeński z Józefem Stopką, synem Józefa i Bronisławy z Gąsieniców z Zakopanego. Na zdjęciu widzicie młodą parę wyjeżdżającą na uroczystość, a w tle wspomniany zakład fotograficzny Sabała. Więcej o ciekawych fotograficznych wątkach w biografii Eugenii oraz o prawdopodobnym fetowaniu mariażu razem z Witkacym zaraz po jego powrocie do zakopanego w połowie lipca 1935 roku oraz o późniejszych. Spotkaniach towarzyskich, w czasie których powstawały coraz to lepsze i głębsze portrety asymetrycznej, opowiem Państwu w kolejnym odcinku obrazków z wystawy i magazynów. Zapraszam.